Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, TheRomanXto i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Star Wars The Old Republic Last of Jedi Knight. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku udało nam się wykonać wszystkie zadania heroiczne tutaj na Alderanie. Jak widać, mnóstwo mapy jeszcze mamy niezbadanej, ale chyba nie będę tego robić, w sensie wydaje mi się, że być może wrócimy tutaj jeszcze, jestem przy okazji dodatków. Podejrzewam, że byłyby tu jeszcze jakieś zadania do porobienia, jakieś zadania eksploracyjne, tego typu rzeczy, gdybyśmy się tutaj wybrali i przeszli po tej mapie. No ale ja sobie to daruję. W dzisiejszym odcinku wrócimy sobie na pewno do questa głównego. I chyba zrobimy to od razu, bo nawet nie wiem, wrócimy do spaceportu tak na szybko. Chyba tutaj żadnej serii bonusowej nie widziałem, one zwykle są w spaceportach. Także podlećmy tam szybko podróżą, ale no właśnie, nic tutaj nie widać, tylko terminal na te zadania. W sumie sprawdźmy sobie jeszcze wiadomości, bo trochę wiadomości tutaj mamy. Od Andry, to jest chyba ta szpieczka i córka tego tam gościa. Just want to thank you again for the rescue from House Rist and for your advice. My father is still being stubborn, but I think he will change his mind once he sees my next report. I'm posing as a long lost cousin to House Thule now, and a cousin can get much further than a servant girl ever could. You understand why I cannot go into details. I've enclosed some of the spoils of many positions. Many positions you should make us. This should make us more than even Andra. Okay, dostaliśmy od niej jakiś tam prezent, artefakt, spoko. Tutaj kapitan Skov, on behalf of commander, ktoś tam, nie wiem kogo dokładnie chodzi, w temacie Borysa Ulgo. The commander asked me to pass along a little something extra for helping us take Boris Ulgo into custody. We used to study some of his victories during training. Can't believe he ended up in a jail cell. The Pantheers aren't happy, of course, but personally I don't care what those traitors think. Alderaan needs a ruler who is loyal to the Republic. Hopefully after this war is over we'll get one Captain Scarf. Okej, znowu jakiś tam niewielki artefakt i tutaj jakieś niezebrane rzeczy za Galactic Season, ale chyba nie ma tutaj nic takiego super ekstra ciekawego. Use this gift to meet to instantly increase your influence. O! W sumie moglibyśmy sobie to wziąć, tylko nie mam już miejsca w ekwipunku. No właśnie, to jest problem. Ale zaraz, to ja mogę... Mogę Amity przyzwać? W sensie muszę Amity przyzwać, żeby tego użyć? Czy... Gdzie to w ogóle jest? Nie wiem, gdzie to poleciało. Nie widzę tego. To dziwne. Oto to jest. Okej, dobra, ale chyba potrzebuję... Chyba potrzebuję, żeby Amity był ze mną. Weźmy sobie to, zobaczmy. Podziała? Podziała, okej, dajmy mu to od razu. Podbiję mu to mocno influence. Możemy sobie przy okazji wziąć też to. I zrobić to jeszcze raz. Trochę mu nabijemy tego influence'u, 10 level, spoko. Ale tak czy siak wróćmy sobie do Kiry. Dobra. Za chwilę też popatrzymy, czy dla innych bohaterów nie możemy dać jakichś tych giftów. Co my tu jeszcze mamy w tych sezonach? To chyba się zbiera... A nie, to się nie zbiera w inny sezon. Rare reward for harvest and missions can be purchased for tech fragments on the fleet. Okej, ale to jest gdzieś do jakiegoś craftingu chyba. Tu jest Binds to Legacy. To mogę podnieść? To mogę podnieść, bo to nie idzie tak w bunku. Classical Carter Weapon Pack. Okej, to też by mogło być coś dobrego. To jakiś label, ale też musiałbym sklejmować. To jakieś crafting materials i te rzeczy. Dobra, wróćmy może na statek. Albo za chwilę do Strongholdu się najwyżej przeniesiemy. Ale tak czy siak, wróćmy na statek, tylko wróćmy na piechtę. Chociaż w sumie to chyba nie ma żadnego znaczenia. Mam już hold terminal. Dobra, to jednak wybierzemy sobie quick travel w takim razie. Szybciej jednak będzie. Pewnie będziemy musieli pogadać trochę z towarzyszami. Kiedy to zrobimy, no to właśnie ogarniemy też trochę ekwipunek i tak dalej. Przyda się to na pewno, co ciekawe. O, mogę już chyba... Tak, mogę już co ciekawe zacząć Illum. Mamy wystarczający level na to, ale oczywiście nie będziemy tego robić, bo jeszcze nam mnóstwo w głowie zostało. My w ogóle jesteśmy w pierwszym chapterze Story Jedi Knighta, także to jeszcze... Jeszcze naprawdę dużo nam zostało. Tu w ogóle chyba schowka nie mam, co? Czy mam? To jest dobre pytanie. Tu gdzieś chyba schowek jest. Tylko nie do końca wiem gdzie. Bo też mi tego na mapie nie pokazuje.
Tutaj, maybe? Mówię, gdzieś tu teoretycznie powinien być jakiś schowek, ale... Ale go nie widać. Ciekawe. Mob filters. To. Jest, ale gdzieś na górze. I nawet nie wiem, czy to nie jest ten przypadkiem... że tak powiem, płatny. Zaraz zobaczymy, ale gdzie on by był? Halo. Wait, czy my mamy jeszcze jakiś jeden level? Zaraz, no bo tutaj to na pewno nie, tam nie możemy przejść. Możemy wejść tutaj na górę. Aha, dobra, to jest to. Okej, okay. Właśnie o to mi chodziło. I tu możemy też sobie jakieś rzeczy poprzerzucać. Chociaż nie wiem, czy coś mamy konkretnie. Dobra, to jakieś te kompanioniongi w tym możemy na razie odłożyć. To możemy odłożyć. Te w ogóle barwniki możemy odłożyć. Ten kryształ. Nie jest mi to do szczęścia potrzebne. To też możemy sobie odłożyć. Cool Moon Guidance. Co to robi? This card text can be used to communicate with Amity early and instantly unlock him as companion. Aha, to ja nawet tego chyba nie potrzebuję już teraz, bo tak czy jak to mamy. Okej, okay, dobra, ja tu widzę, mogę mnóstwo rzeczy ogólnie, więc czekajcie, to sobie możemy w ogóle aktywować. To jest, zwolnimy tak miejsce w ekwipunku. Tu możemy sobie te jakieś rzeczy do craftu powywalać. To nawet nie wiem, co to jest, jakiś, aha, Starfighter Experience, spoko. Dobra. Na razie tyle, tu jeszcze możemy może jakiś ten kryształ odłożyć. Jeszcze nie jest mi potrzebny. Tutaj gdzieś mamy jakieś kredyty za darmo do otworzenia, też otwórzmy. Możemy w sumie przy okazji... Aha, dobra, teraz nie wyślę kompana, żeby... Chociaż chyba wyślę tylko z tego... Czy nie wyślę? Nie, okej, okay. Teraz chyba, że z tego panelu. No teraz jej pewnie przesamonować nie mogę, no właśnie. Dobra, później to ogarniemy, może jak będziemy na flocie, tam jest dużo wendorów. A teraz użyjmy tego Hall Terminala, dokończmy wątek związany z Alderanem i będziemy cisnąć... Pewnie najpierw do floty, pogadamy trochę z towarzyszami, kupimy jakieś tam rzeczy do craftingu, a później zobaczymy. General, the Death Mark has been destroyed. And I have news about Master Orgus. Darth Angrel broadcast Orgus's execution over the holonet. Left the body floating in space for us to find. A Republic shuttle has just recovered the remains from the edge of the Alderaan system. I'm sorry. Orgus taught me everything I know about being a Jedi. Darth Angrel has no idea what he's brought on himself. Your master is dead, but he left us a gift. Somehow, he planted a tracking beacon on Angrel's cruiser without the Sith realizing it. Every time Angrel's ship drops out of hyperspace, we know where. Orgus got the last laugh. It was a brilliant strategy, but I wonder if the cost was too great. He paid it so others wouldn't have to. Stand by. Report coming through. Angrel is on the move. We've just picked up the tracking signal in the Euphrates system. That Agra world supplies nearly half of Carson's food. I'm scrambling the fleet, but you're closer. My ship isn't equipped to fight a battlecruiser, but I'll think of something. Any damage to Euphrates' food production could cripple the Republic. One warship can only destroy so much. Tell that to Terrace. Transmitting Euphrates' coordinates. Good hunting. No dokładnie, będziemy musieli w takim razie zmierzyć się z Nefraidem, czyli... Teoretycznie dobrze by to było zrobić jak najszybciej, tak nas poganiali, ale nie ma to oczywiście żadnego znaczenia, czy my to zrobimy teraz, czy nie, także tak czy jak polecimy sobie najpierw do floty. No nawet nie jest to tak bardzo, znaczy no nie jest kompletnie po drodze, ale kto by się tym przejmował, chodźmy do floty. Ogarnijmy trochę ekwipunek, kupmy rzeczy do craftingu, nowe schematy i tak dalej. I dopiero później się zajmiemy kontynuacją wątku głównego. Też jestem zdziwiony, że w ogóle z towarzyszem nie możemy pogadać, ale dobra. Także cóż, zaskoczmy sobie tutaj. Zejdźmy na pokład stacji Republiki. Już sobie myślę, skipniemy tą katsankę, nie ma co tego oglądać. No i za chwilę zobaczymy, czy uda nam się to w miarę szybko ogarnąć. Mam taką nadzieję, że tutaj jakoś dużo czasu nie spędzimy, bo nie ma też i po co za bardzo. Tak, tylko na szybko wbijemy, ogarniemy na szybko wendorów jakiś i będziemy stąd spadać. Dobrze by też było może więcej rzeczy odłożyć jeszcze do tego. Dobrze było więcej rzeczy odłożyć do schowka tam u nas, ale to zobaczymy. Story Arc Ilum. Aha, dobra, tu Ilum możemy zacząć sobie w ten sposób, ale nie będziemy tego robić. Czy ja dobrze jadę? Źle jadę. Okej, dobra, tutaj trzeba było odbić. Ale to nic. Przejedziemy sobie w takim razie od tej strony. Tu w ogóle jeszcze mamy... Special Promotions. Ciekawe. Czy mogę przynajmniej naprawić się mogę? Dobra. Chodźmy tutaj. Tutaj to nie wiem co jest. Okej, okay, tutaj jakieś są
rzeczy związane z jakimiś też innymi rzeczami. Może tam zaraz pójdziemy, ale wpierw to jeszcze możemy sobie tutaj zahaczyć trochę o Vendora. Sprzedać ekwipunek, którego nie potrzebujemy kompletnie. Generalnie. Dobra, chyba większość sprzedałem, wydaje mi się. Dobra. Na razie nie musimy kupować od niego rzeczy do craftingu. Co możemy sobie za to zrobić? Na pewno to kupić nowe schematy do craftingu i to już jak najbardziej zrobimy. Artifice. O, czyżbyśmy mieli nowych? A, to ciekawe, nie mamy nowych schematów. To jest dziwne, co najmniej. Podejrzewam, że możemy... Aha, dobra, bo nie mam pewnie 300. Czy ja mogę coś na szybko wytworzyć, żeby... nie wiem, ile to mi doświadczenia da. Ale dobra, tylko może nie, niech to nie Kira robi, tylko ty. Na przykład. Okay, 1,5 minuty na wytworzenie dwóch tych rzeczy, bo wydaje mi się, że potrzebujemy 300 punktów, żeby odblokować nowe rzeczy. A w sumie tutaj treasure hunting też dobrze by było. Gdzieś tam porobić, to niech to Amity ogarnie. Dobra. To my w międzyczasie jeszcze pójdziemy sobie zahaczyć o jakichś innych vendorów, patrzymy co tam ciekawego mają. Na przykład tutaj, nie wiem, zobaczmy. Decoration prefabs, utility decorations, decorations, aha dobra, to są dekoracje. Dekoracje to ja w ogóle nie chcę. Nie są mi one do szczęścia potrzebne, to jakieś inne rzeczy, tutaj pewnie też dekoracje. Tak. Dekoracji nie chcemy, tutaj może będą jacyś sensowni bardziej merchandowie. Planetary Conquest, Guild Registering, to nie, Flagship Commissioner, co to jest? Okej, okay, no tego, no to nie mamy, nie mamy rzeczy. Conquest Rewards, tutaj też nie mam żadnych, nie mam odpowiednich walut, żeby coś za to kupić. Jestem ciekaw, gdzie ja mogę spożytkować jakieś rzeczy, na przykład, które mam z innych rzeczy. Tutaj mamy gifty dla kompanów. Starship Upgrades, tu moglibyśmy podjechać, chociaż nie wiem, czy już jakieś upgrade'y lepsze możemy kupić. Ale chodźmy zobaczyć. Czemu nie? Zobaczymy, czy coś nowego dostaniemy, jeżeli nie, no to trudno. Ale dzięki temu trochę zabijemy czas i poczekam, aż tutaj nasi towarzysze wrócą z tego craftingu. Tutaj w ogóle też coś mamy. Directive 7, ale to też gdzieś później się, z tego co pamiętam, dzieje, jeśli chodzi o fabułę, ta dyrektywa 7, to Companion Gifts Vech, to Lander. Okej, tutaj nie mogę sobie podejrzeć, co mogę kupić, ale dobra, to nie będę, na razie nie potrzebuję tego. Zobaczmy, co mamy tutaj. Starship Upgrades, to musiał zobaczyć. Okej, dobra, no właśnie, bo my tutaj mamy... Na piąty grade już mamy. To nie wiem, czy kupiłem wcześniej. Wymaga 50 levelu. Prawie już to mamy, czyli teoretycznie mógłbym to sobie kupić. Tak, kupmy sobie. Weźmiemy to sobie później, ulepszymy. Tutaj też mamy jakieś lepsze... lepsze rzeczy, ale nie wiem, czy te Fleet Commendation jest warto, żebym zużywał na to. Czyli tak naprawdę za kredyty już chyba nic tutaj lepszego nie kupię. Musielibyśmy mieć tą inną walutę. Tak naprawdę. Fleet Commendation. Okej, no to możemy właśnie za to kupić, ale to raczej bym wolał pozbierać na rzeczy. Okej, to nie jest Reputation Vendor, tu nie mam nic ciekawego. Jest jakiś set ewentualnie. Tutaj możemy kupować speedery. Ale ten, który mamy, jest spoko. Dobra, także chodźmy dalej. Ja bym musiał zobaczyć, gdzie te Directive 7 jakby się dzieje fabularnie, w którym momencie historii. Wydaje mi się, że jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, tylko że nie mam telefonu pod ręką, bo mi się ładuje. Także tego nie sprawdzę teraz. Gdzieś tam postaram się o tym nie zapomnieć, najwyżej przypomnę sobie o tym dopiero jak będziemy drugi raz na flocie. A tymczasem zobaczmy, czy, znaczy tak, pierwsze zobaczmy, czy wbiło 300, wbiło 300. I pytanie, czy to jest ten właśnie milestone, który trzeba było osiągnąć? Tak. Dokładnie, czyli powinniśmy mieć jakieś, podejrzewam, rzeczy na grade 5. Dobra, także kupmy sobie wszystko. Tak, nie mam na co wydawać kredytów. Także dobra. Okej. To mamy. Czy jakieś nowe rzeczy dzięki temu możemy sobie ciekawe? Znaczy tak, poza bonnet attachment, bo to oczywiście będziemy lecieć cały czas. Możemy jakieś tutaj czerwone, sorry, pomarańczowe kryształy. Ewentualnie jakieś tam pewnie nowe moduły do kolorowania. Tutaj jakieś te hilty, ale są gorsze.
Tutaj lightsaberów na widzę nie mamy. Te reliki też są słabsze. Tutaj oczywiście, tutaj chyba najwięcej rzeczy odblokowałem jakieś, które moglibyśmy ewentualnie craftować, ale to też mi nie bardzo się chce. I te rzeczy też nie są lepsze, dobra, czyli tak naprawdę będziemy dalej craftować bonnet attachments. I możemy od razu wysłać Sevena, niech to robi. I potrzebujemy też na grade 5 Power Crystals, też możemy to ogarnąć. Proszę bardzo. Dobra. Czyli to mamy ogarnięte. Tak naprawdę wszystko mamy tak naprawdę ogarnięte. Jeszcze ewentualnie jakieś gifty dla kompanów sobie porobimy, ale to już na statku, także wróćmy się tam teraz na szybko. Zaraz sobie jeszcze ogarniemy właśnie te gifty, żeby tam trochę z nich może oczyścić ekwipunek. A, tylko tutaj się nie da, nie? A, dobra, to jest minus. To jest minus bycie na statku, nie da się tutaj giftów dla kompanów dawać. Tak, bo nie mogę ich tutaj dać. Bo nie wiadomo dla kogo. No dobra, trudno. W takim razie chodźmy do... chodźmy na mostek i lecimy zająć się questem głównym, żeby go jeszcze zrobić w tym odcinku, bo byłby trochę przypał, gdybym tego nie zrobił. Także chodźmy do mapy. No i lecimy do tego sektora, gdzie się znajduje statek Angrala. No i postaramy się powstrzymać cokolwiek on tutaj planuje. To jest jakiś świat rolniczy, który może sparaliżować trochę Republikę, także postaramy się go oczywiście powstrzymać. Dobra, tymczasem zbierzmy, co tam się nam udało zebrać i użyjmy interkom. No sign of Darth Angrel, but Euphrates. I saw this planet once with Master Kawix. It used to be green. General, I've arrived at Euphrates. There's no sign of Angrel, but the planet. See for yourself. Receiving your sensor readings. Stand by. Euphrates' atmosphere looks like it's on fire. What could have done that? Damage consistent with designs recovered on Ord Mantell. The Desolator weapon. Angrel's taken the planet prison and turned it into something horrific. The Desolator borrows technology from all our advanced warfare projects. Angrel's son was quite the genius. Euphrates had millions of citizens. Whole continents of farmlands. All that life extinguished. The scale of this is... it's unthinkable. Getting an emergency transmission. It's faint, coming from the far side of the planet. Republic vessel, do you copy? This is medical frigate Daybreaker. We're under attack. Imperial commandos have boarded us. Help! It's one of ours. The crew may know what happened here. No more of our people die today. Kira, plot an intercept course. Already done, Master. Strap yourselves in. No to niestety, planecie się dosyć mocno oberwało. Trochę to mam wrażenie jest inconsistent z Gwiezdnymi Wojnami, jakby nie było czuć wielkiego, wiecie, zaburzenia w mocy, kiedy nagle cała planeta została zniszczona, jak to miało miejsce przy okazji Alderanu w oryginalnej trylogii, no ale cóż. Dobra, co mamy zrobić? Reach the bridge. Aha, czy mamy zejść po prostu? Chyba tak. Mamy wyjść ze statku. No dobra, to chodźmy, postarajmy się uratować tych ocaleńców. No i zobaczymy. Czegoś tutaj dowiemy odnośnie Angrala, jego planów. Okej, dobra, to tutaj co ciekawe mamy póki co naszych. To możemy w ogóle dać dla Kiry, czemu nie? Zwolni nam trochę miejsca. Możemy sobie w ogóle przez value posortować znowu. I dobra, ruszamy. No póki co tutaj jest bezpiecznie. Pytanie, gdzie się zacznie walka. Nawet jak się zacznie, no to oczywiście robimy sobie tutaj skradanie. Mamy wziąć jakieś materiały wybuchowe. No dobrze, to chodźmy to ogarnijmy. Będziemy musieli chyba wysadzić drzwi jakieś. No dobra, podnieśmy to. Plant the explosive on the access panel, czyli tutaj, dobrze, proszę bardzo. Plantujemy. Reach the bridge, okej, no to idziemy. Sorry panowie, że wam nie pomogę, ale nie chce mi się za dużo zamoroty. A tak to sobie po prostu się na ten mostek przekradniemy i w ten sposób zabezpieczymy statek. Okej, mamy jeszcze miny podłożone przez imperialnych, które musimy rozbroić. Niestety panowie mnie tutaj wykryli. Także będziemy musieli z nimi zawalczyć. Nic na to nie poradzimy niestety. A czy teoretycznie w sumie mógłbym zrobić tak, chociaż to trochę w sumie bez sensu, bo oni i tak są tuż przy tych minach, czyli właśnie zmarnowałem ten atak.
Być może na moment, kiedy to by się bardziej przydało. Mój błąd. Ale cóż, czasami się błędy popełnia. Trzeba z tym żyć i starać się je poprawić oczywiście. Dobra, podnieśmy to. I rozbroimy kolejne miny. W sumie mamy 6 do rozbrojenia. Powinniśmy to spokojnie ogarnąć. Tutaj kolejne. Tam idzie jakiś mocniejszy przeciwnik. Dobrze by było, jakby nas nie zauważył. Byłoby naprawdę przyjemnie. Pytanie, gdzie jest jeszcze jedna? Bo nie widzę. Okej, okay, tutaj nie widać. Aha, dobra, tutaj jest przy tym. Mamy też jakichś naszych tutaj żołnierzy. Jeszcze żywych chyba, na szczęście. Także pewnie będziemy musieli jeszcze z nim przy okazji pogadać, żeby dowiedzieć się, co tutaj się stało. Ale na razie dobijmy tych tutaj imperialnych, którzy zrobili abordaż. Okej. Okay. Dobra, jednak nie mam z nim pogadać, przynajmniej na razie. Okej, okay, tutaj tam jakieś rzeczy z craftingu wróciły, spoko. Dobra, mamy dalej udać się na mostek. Podnośmy te rzeczy, czemu nie. Będzie później co sprzedawać jako śmieci i zarabiać kasę. Na razie idziemy przed siebie, tutaj się nie przejmujemy tymi przeciwnikami. Okej, okay, mamy pokonać imperialnych na statku. Znaczy na statku, na mostku. Generalnie. Chyba nasi żołnierze i kapitan nadal żyją. Także tyle dobrego. Zaraz tam podejdziemy, przyjrzymy się tam dokładniej. Zaraz się dobijmy. Dobijmy resztę przeciwników. Okej. Okay. Podnieśmy, co tam z nich powypadało. Skakujemy w dół. Tak czy jak muszę tutaj wybić wszystkich, czyli nie będziemy się w ogóle skradać, bo musimy to do tego questa wykonać. Także dobijmy ich. W ogóle ja też nagrywam ten odcinek zanim się poprzedni opublikował, dlatego że tak wyszło, że w progresji są dwa koncerty pod rząd, Alt-J i Alestorm. Jutro dzisiaj idę na Alt-J'a, jutro na Alestorma i po prostu nie wiem kiedy tego nagrać w innym czasie, dlatego też muszę nagrać z lekkim wyprzedzeniem generalnie, ale myślę, że to nie powinno wam przeszkadzać. I pewnie jakieś wrażenia z koncertu dam gdzieś tam w kolejnym odcinku, bo pewnie nagram go już po obydwu koncertach generalnie. Także tego się gdzieś tam na dniach możecie spodziewać. A tymczasem mostek oczyszczony, uwolnimy kapitana. That was the last of the Imperials. You're safe now. Not a minute too soon. Those commandos weren't taking prisoners. I still can't believe what happened to Euphrates. When we arrived, an Imperial ship was attacking the planet. I've never seen anything like it. Euphrates was trapped inside an energy field. Some starships tried to flee, but their engines failed before they could leave the atmosphere. No one escaped. Every ship that tried crashed back onto the surface. The enemy made sure there wouldn't be survivors. We tried to run, but Imperial boarding pods overtook us. I saw Euphrates' atmosphere catch fire. Horrific destruction. Flames consumed the planet. Everything turned to smoke and ash in seconds. What happened to the Imperial warship? It jumped to hyperspace. No telling where it is now. Captain, look at this. Our sensors detect faint life readings on the planet's surface. Possible survivors. Anyone left on that planet is as good as dead. If we go down there, we can provide food, water, shelter, and medicine. It's our duty. The energy field surrounding Euphrates will destroy your ship's engines. You won't be able to leave. You could hold out a long time in this ship. Long enough for the Republic to make Euphrates safe again. We're the only hope those people have. Every second counts. Please, he'll listen to you. Talk to him. It's not that I don't want to help, but I have a family to think about. This ship carries combat-grade Colto packs, battle adrenals, you name it. Talk her out of this crazy idea. You'll have your pick of our supplies. I've pinpointed the strongest life signs. We can land immediately. Render aid to anyone you find.
I promise, you won't be abandoned down there. This is insane. I'm taking an escape pod off this lunatic asylum. My crew can do this without him. Thank you for doing what's right. I'm transmitting our sensor logs of the attack to your ship. Please give them to the Republic High Command. You better go. People on Euphrates need us. No dobra, czyli niestety Angral uciekł. Mamy jakieś dane na temat statku, który tutaj zaatakował. Oni gdzieś tam postarają się zapewnić wsparcie dla... zapewnić wsparcie dla ludzi, dla jakichś ocalałych z powierzchni. Czyli ogólnie jakby planeta została spalona tak naprawdę za jej pomocą jakoś podgrzali atmosferę czy coś takiego. Jako, że to był świat rolniczy, no to wszystko spłonęło. Jak widać wcześniej było na załączonych obrazkach z tego statku. Dobra, w sumie to czy ja mogę użyć Quick Travela? Pewnie tak. A wiecie co, w sumie, bo mamy nadal misję bonusową aktywną, to weźmy, zabijmy na szybko tą grupę tutaj, bo dzięki temu zrobimy sobie to zdanie bonusowe, zawsze to coś, generalnie trochę doświadczenia i kasy, chociaż nie, żeby mi obie te rzeczy były potrzebne. Dobra, teraz już powinniśmy bezproblemowo, bez żadnej przeszkody wrócić na nasz statek, znowu będziemy musieli pewnie z Warsutrą pogadać. No i zobaczymy, teoretycznie mamy cały czas ten tracker na tym statku Angrala, tylko teraz będziemy musieli się pośpieszyć i powstrzymać go, zanim zniszczy gdzieś kolejną planetę, bo taki jest zapewne jego cel. Tak, no zobacz, wracamy tutaj na nasz pokład. No i chodźmy, ponownie użyjmy holokomunikatora. No i zobaczymy, co dalej. I rescued the Daybreaker, General. I have sensor logs of Angral's attack. However, the crew landed on Euphrates to help possible survivors. They're trapped. We'll get them back somehow, but Angral is our first priority. Transmitting sensor logs now. My initial analysis indicates the Desolator has a similar flaw to the planet prison. The weapon's excessive power requirements demand a lengthy charging period before it can fire. Small consolation. Angral's next attack will undoubtedly be more direct. The entire Republic should be warned about this. Carson needs to begin food rationing immediately. I'll contact the Galactic Senate and put every Republic world on... Wait! We're getting another emergency alert from Typhon. Relaying it now. Under attack by Darth Angral. Launching defense fighters. Angral's battlecruiser deploying energy weapon. Our ship can't escape Typhon's atmosphere. We're trapped. That explains why Angral left Euphrates so quickly. He's already chosen his next target. Angral's going to incinerate Typhon just like he did Euphrates. And finish what he started years ago. The annihilation of the Jedi. The Republic fleet's in hyperspace. By the time it's redirected to Typhon, it'll be too late. The Desolator needs time to work. The Jedi may be trapped on Typhon, but you're not. You could board Angral's battlecruiser, disable the weapon before it fires. There are other Jedi not on Typhon. Send them to help me. I'll gather all the reinforcements I can find, but it'll take time. I'll use the sensor logs to find the Desolator's weak point. Contact us when you're aboard Angral's warship. May the Force be with you. No dobra, czyli to nie koniec. Ruszamy w pościg, dlatego że w niebezpieczeństwie aktualnie znajduje się Typhon. Travel to the Oppressor. Okej, dobra, czyli na jego statek flagowy się musimy udać. No nic, zróbmy to. Co prawda wiele pewnie nie zdążymy tutaj zdziałać. Ale skoczmy od razu, nie będziemy tutaj tego przeciągać. No i zobaczymy, tak czy jak będziemy mieli jeszcze jeden jakiś briefing z Warsutrą, jakiś plan obgadamy pewnie. Tak więc zobaczmy. General, we got a little scorched, but we're inside Angral's battlecruiser. Yes, I knew you could do it. Now to end that Sith for good. Won't be that simple. The sensor logs of Angral's warship reveal he's amplified the vessel's reactors. That's a little trick he learned from me when I was interrogated by his spy on Taris. Blast his truth serums and mind probes. Disarming the Desolator weapon will necessitate overloading at least 3 shielded reactor relays. No simple task. General? Doctor? My team's moving out. We'll save Typhon or die trying. Don't even think that. I expect us all to reach a ripe old age. Your signal's breaking up. May the... Angral's jamming our transmissions.
He's coming for us. Thanks for the vote of confidence, T7. Be careful out there. No dobra, także naszym zadaniem będzie wyłączenie tych jakichś generatorów. Ale dobra, moi drodzy, abordażu i próby zniszczenia tych generatorów dokonamy na początku kolejnego odcinka, a tymczasem mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.